Dobry wieczór Państwu. No cóż, w dzisiejszym spotkaniu staraliśmy się prowadzić grę, mieliśmy pewien plan na ten mecz, nie do końca go zrealizowaliśmy, ale nie mogę mieć tu pretensji do swoich piłkarzy. Wiem, że bardzo chcieli w tym meczu zapunktować, niestety nam się nie udało, nadzieliśmy się na bardzo groźne kontry Górnika Zabrze, wykończone perfekcyjnie, przegrywamy 3-0. Gratuluję Górnikowi zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trenerze, poproszę o pytania. Leszek Łaziński, Przegląd Sportowy, mam pytanie do Pana, bo mówi się o tym, że jest Pan zagrożony, jak Pan na to reaguje i jak Pan się czuje, skoro ciągle się o tym mówi, że jest Pan zagrożony, że może być to ostatni Pana mecz? Tak, już od kilku kolejek, prawda? No nie jest to łatwe, ale no, trzeba sobie z tym radzić. W każdym bądź razie, no myślę, że zespół dzisiaj chciał pokazać bardzo, że tutaj nie ma żadnego konfliktu między nami. No ale no niestety, no. Nie wiem, no ja nie chcę mówić, że to te pewne rzeczy mogą też gdzieś tam oddziaływać, na pewno nie jest proste, ale staramy się sobie radzić z tym wszystkim. Prawda jest też taka, że przegraliśmy niestety drugi mecz. Z taką samą, można powiedzieć, liczbą bramek i no, niepotrzebnie dzisiaj się też nadzieliśmy na te kontry. Nie wiem, co mam Panu tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie. No, wie Pan, no, w pewnym sensie taka rola jest trenera. No, trenera zatrudniają prezesi i w każdej chwili mogą trenera dzwonić. No, no cóż, no, nie odpowiem Panu, czy następny mecz Termaliki poprowadzę, bo tego nie wiem. Na początku chciałem podziękować za doping, bo ostatni okres nie był łatwy dla nas, natomiast dzisiaj wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. Od samego początku czuliśmy wsparcie, dawało nam to energii. Dziękuję bardzo. Ważne dla nas było też to, że oprócz zwycięstwa zagraliśmy z tyłu na zero. Cieszy to niezmiernie. Jesteśmy pewni, że doda nam to pewności siebie, ale też z drugiej strony widzimy, ile jeszcze pracy jest przed nami, bo zespół Termaliki miał swoje sytuacje. Natomiast no, dzisiaj determinacja i wola odniesienia zwycięstwa i tak jak wspomniałem na początku, gra z tyłu na zero spowodowało, że wygraliśmy dzisiaj spotkanie. Dziękuję bardzo.